nie ma starych szans, żebym jeszcze kiedyś zapalił. Mija już nieco ponad 12 miesięcy, jak nie palę. Jestem mega szczęśliwy i wiem, że już nigdy tego ścierwa nie dotnę. Nie dotnę. Opowiem Ci wszystko ogólnie, co, jak, dlaczego, o co chodzi z tym nałogiem i przede wszystkim o tym, w jaki sposób mi po 15 latach udało się rzucić fajki na stałe. Szybkie intro i zaczynamy! Aby ogólnie zrozumieć moją sytuację, muszę Ci najpierw troszeczkę opowiedzieć o sobie. Mam 31 lat, pierwszą fajkę zapaliłem w wieku około 14, myślę może 13 lat. Kto to pamięta w ogóle stare te czasy? Człowiek był jeszcze niezniszczalny i myślał, że wszystkie rozumy pozjadał. Jak kupowałem fajki w wieku 14 lat? Moja mama pali odkąd pamiętam. Moje osiedle było małe, składa się z trzech wieżowców ogólnie, każdy każdego znał, wiesz jak to jest. W kiosku kobiecina, która pracowała, znała moją mamę, wiedziała, że pali, wiesz, Carolite, papierosy. Mówiłem, że fajki dla mamy po prostu i bez problemu je mogłem kupić. Do tego byłem dość wyrośnięty, także nikt nigdy problemu żadnego mi nie robił. Fajki u mnie w rodzinie były od zawsze. Moje rodzice palą, mój tata pali, mama pali, mój 40-letni brat pali. Mój ojciec kiedyś ogólnie nie jarał, ale na moment obecny pali jak lokomotywa. Pierwszy raz z fajką mnie złapali, jak miałem 18 lat. Było to na wakacjach, pamiętam to jak dziś. Paliłem z kuzynem, złapał mnie ojciec. Co zrobił? Wyciągnął paczkę papierosów i mnie poczęstował petem. Zapaliliśmy razem. Od tamtej pory nie musiałem palić pokryjomu. Niejednokrotnie rodzice mi kupowali w ogóle papierosy, w żaden sposób ich nie obwiniam, broń Boże, zachowali się mega fajnie, bo tak naprawdę paliłbym, czy by pozwalali na to, czy nie, a tak to przynajmniej wiesz, wiedzieli, że syn pali, oni palili, trudno, jest jak jest. Jak nie miałem ogólnie swoich fajek, to brałem od mamy, od taty, czy tam od brata, sęk w tym, że zawsze miałem dostęp do fajki, zawsze miałem fajkę przy sobie i nic nigdy nie stawało mi na przeszkodzie, żeby zajarać. Mam nadzieję, że na moment obecny mniej więcej czaicie, potraficie zrozumieć, jak bliski i jak grubo zakorzeniony ten nauk był we mnie. Skoro to już sobie wyjaśniliśmy, chciałbym jeszcze tylko powiedzieć ogólnie, co było moją motywacją do rzucenia palenia. Nienawidzę ogólnie fajek, nienawidzę, uważam, że to gówno, trucizna i turbo syf. Nienawidziłem tego w sobie, że to była jedyna rzecz w moim życiu, której nie byłem w stanie w żaden sposób kontrolować. Dieta, treningi, siłownia, fundusze, dyscyplina, nauka, stary, w szkole wyniki czy też w pracy. Zawsze wszystko kontroluję, z niczym nigdy nie miałem problemu, ale kontrolował mnie jakiś patyk stary, paczka patyków, które paliłem, które musiałem palić stary, no musiałem zapalić sobie jakieś gówno, bo w przeciwnym wypadku nie mogłem się w ogóle skupić, bo myślałem o tym papierosie stary cały czas. Czynności takie życiowe poniekąd, cały mój dzień był układany pod papierosa, zauważasz to? Jak zjadłem, no to papieros, przerwa w pracy, no to papieros, wiesz, przerwa w sprzątaniu w domu w sobotę, no to papieros, stoję w korku po pracy, papieros. Strasznie mnie to irytowało, na maksa nienawidziłem w ogóle faktu, że głupi papieros kontroluje mnie, a ja nie mogę kontrolować tej głupiej fajki. Musiałem zapalić. Z biegiem czasu, wiesz, człowiek się przyzwyczaił do tego, że bolała mnie głowa non-stop, szedłem spać z bólem głowy, wstawałem z bólem głowy, bolało mnie też gardło pod koniec dnia, bo było po prostu mega zajechane na maksa od petów. Gdy szedłem spać, to poniekąd cieszyłem się w ogóle, że moje ciało odpocznie przez te 6-8 godzin, bo będę spał i nie będę musiał palić. Niejednokrotnie miałem w ogóle mega takie zajebiste bóle w klatce piersiowej, tak jakby w płucach mnie ciągnęło, szarpało. No, mega niepokojąca sprawa po prostu i bardzo chciałem rzucić, ale nie mogłem rzucić. Wielokrotnie, wiesz, zdarzało się tak, że kupowałem na przykład paczkę czerwonych, najmocniejszych peciorów. Kupowałem ramę, mówię, okej, wyjaram to dzisiaj, jeden za drugim, wiesz, by się dobić, na chama, schamić i od jutra nie palę, nie dotykam papierosów, budzę się rano, jestem nowym, niepalącym, szczęśliwym człowiekiem. Rano wstawałem i oczywiście wiedząc, że nie miałem już fajek, ogarniał mnie mega strach, pierwsze co robiłem, to leciałem do sklepu po pety. Wielokrotnie nie paliłem na przykład pół dnia, spoko, nie wziąłem powiedzmy fajek, wiesz, do pracy,
ale jak tylko skończyłem pracę, to jedyne o czym myślałem to ogólnie papieros. Cały dzień myślałem o tym, żeby zapalić. Już nie będę wspominał tego, że papierosy, wiesz, kradną ci manę całą, tlen, zabierają w ogóle energię, to jest zbędny wydatek, uszczuplają portfel, wiesz, niszczą zdrowie, smród, ciuchy, zęby, dziąsła i tak dalej, każdy to wie. Dobra, ale skoro tu już jesteś, to przypuszczam, że w jaki sposób chcesz rzucić. W jaki sposób? Najlepiej nigdy, ale to przenigdy nie zaczynać. Serio, pamiętasz swoją pierwszą fajkę? Czy zaciągając się wtedy myślałeś, że będziesz palić do końca życia? Tyle lat? Większość ludzi ogólnie w to wpada w tą pułapkę nieświadomie. Są osoby, które potrafią, wiesz, zapalić peta, na przykład tylko do browara, czy tam, nie wiem, 2-3 fajki dziennie. Ja osobiście do takich osób nie należałem, paliłem zawsze więcej. No ale dobra, jak rzucić? Przede wszystkim musisz zrozumieć, że nikotyna jako tako jest bardzo lekko uzależniająca fizycznie. Głód fizyczny znika w dobę, max 3 i jej nie ma. Poziom nikotyny spada niesamowicie szybko. Jeśli jeden papieros, powiedzmy, podnosi poziom nikotyny na taki poziom, to w godzinę ten poziom spada o 50%. Dlatego też paczki robione są po 20 papierosów, bo wiesz, no powiedzmy 24 godziny ma dobę, masz 20 petów, to palisz średnio tak co godzinę, co dwie i wystarcza ci paczka mniej więcej na jeden dzień. W większości przypadków osób, które są uzależnione, ale sęk w tym, że głód nikotynowy jako tako znika mega szybko, on po prostu wyparowuje mega szybko. Jedyny głód, jaki odczuwasz, to zaspokojenie nałogu, który sobie wypracowałeś. Zauważ, że papieros to rutyna. Pali się w rutynowych momentach, na co dzień. Zjadłeś? No to zapalisz papierosa. Stoisz na przystanku, czekasz na autobus? Oczywiście, zapalisz papierosa. Zdenerwowałeś się, pokłóciłeś się z kimś? Zapalisz papierosa. Robiąc tak przez lata, długie lata, twój mózg tworzy połączenia w mózgu. Ogólnie nasze ciało i mózg tworzy takie połączenia nerwowe po to, żeby wszystko po prostu stawało się łatwiejsze i prostsze. Takie powiązania działają na zasadzie, jeśli A, to B. Na przykład jeśli zjesz, to później palisz. Dam ci inny przykład. Na przykład prawko zrobiłem w wieku 18 lat. W Anglii samochód kupiłem dopiero 3 lata temu. Przez niespełna 10 lat zatem jeździłem autem w Polsce. I jak wsiadłem pierwszy raz do auta angielskiego tutaj w Anglii, to nie ściemniam, przysięgam z ręką na sercu, stary, że przez 2-3 tygodnie, jak wsiadałem do fury, to z tej strony łapałem, żeby zapiąć pas. Z tej strony. Mimo iż w Anglii pas jest zawsze z tej. Ale nauk był tak zakorzeniony w mojej głowie, że nieświadomie łapałem tutaj z tej strony. I to nieważne, czy to jest dobry nauk, czy to jest zły nauk. Bo ci prawdziwi, silni palacze to zazwyczaj osoby niesamowicie uzdolnione. Lekarze, dyrektorzy, wiesz, i tak dalej. Każdy, kto ma skłonności do bardzo szybkiego uczenia się i tworzenia nowych, wiesz, nałogów, nawyków, uczenia się szybko ogólnie, będzie bardzo podatny na palenie. Na przykład, wiesz co, zrób inny przykład. Załóż sobie ręce o w taki właśnie sposób. Zakładasz je zawsze w taki sposób. A spróbuj teraz zmienić ręce. Zobaczysz, jak ci jest źle. I będziesz chciał zmienić pozycję rąk, mimo iż to nie ma żadnego znaczenia. Wiesz, czy lewa jest na górze, czy prawa jest na górze, ale twój mózg już jest od zawsze nauczony, że ma być tak, a nie inaczej. I będziesz się czuł niekomfortowo. I na przykład pozbycie się tak głupiego nawyku, jak trzymanie drugiej ręki na górze, zajmie ci troszkę czasu i to dość sporo czasu, bo po prostu jest to mega zakorzeniony nawyk. I ogólnie taki łańcuch zachowania, jeśli A, to wtedy B, jest mega trudno przerwać. Mega, mega trudno przerwać. Dlatego poniekąd, jeśli chcesz rzucić, nie przerywamy go, tylko tworzymy nowy łańcuch. Mianowicie, jeśli A, to wtedy B1. B1 to niezapalenie papierosa. Uczysz się nowego nawyku w miejsce starego. Budujesz nowe powiązanie w mózgu, które zastąpi stare i będziesz się po prostu cieszyć szczęśliwym, niepalącym życiem. Zanim ogólnie rozwinę tą myśl i ci dokładnie opowiem, jak to zrobić, żeby nie palić, podpowiem ci, co na pewno nie działa. Nie działa zmniejszenie ilości papierosów. Czy palisz 2, 12 czy 22 pety dziennie, nie ma znaczenia. Jeśli palisz, to palisz. Po drugie, nie działa takie coś, że o, teraz będę palił tylko na przykład przed snem albo powiedzmy do piwa. Prędzej czy później wrócisz do jarania na pełnym etacie. Gwarantuję. Po trzecie, nie działa również schodzenie na lżejsze fajki, czy też na przykład na wejpy, te elektroniczne pety. Nauk to nauk. Łańcuch jak był, tak jest i nie zmienia się nic. Albo palisz, albo nie palisz. I po czwarte, nie działa też to, że chcesz rzucić, żeby rzucić. I przekonać się, że potrafisz rzucić, że nie musisz palić. Poniekąd.
pokazuj po prostu sobie i innym, że potrafisz rzucić. To takie trochę odczucie jest jakby takiego niezdecydowania albo szukania poniekąd akceptacji, że się rzuciło i że będziemy w jakiś sposób wychwalani. Po pierwsze, jak rzucisz ogólnie, obchodzi to tylko i wyłącznie ciebie, nikogo innego. Ewentualnie może twoich najbliższych, w sensie, że twoją mamę, jeśli cię kocha, tatę, jeśli cię kocha, no i może drugą połówkę, jeśli cię kocha. Cała reszta twojego otoczenia ma to centralnie w dupie, czy rzuciłeś, czy nie. Nie oczekuj oklasków, pochwał czy prezentów. Ci, którzy nie palą, mają cię w ogóle za debila, że paliłeś, że w ogóle jarałeś, a ci, którzy palą, wyłącznie będą ci zazdrościć, że rzuciłeś. Ale nikt ci nie będzie żadnych oklasków dawał, stary. Nie licz, po prostu nie licz na to. Rzucałem wielokrotnie. Rzucałem na 3 tygodnie, rzucałem na miesiąc, na 4 miesiące. Najdłużej kiedyś nie paliłem 9, niecałe 9 miesięcy. Jeśli rzucasz, żeby rzucić, prawdopodobnie kiedyś po prostu zapalisz znowu. Alkohol, impreza, czy też po prostu ten jeden pet, wiesz, nie zaszkodzi. Aczkolwiek jedna fajka wystarczy, żeby na nowo odtworzyć łańcuch nałogu i będziesz z powrotem palił bankowo. Przechodziłem przez to przez 15 lat. Na dzień dzisiejszy już wiem, że nigdy nie zapalę, stary. Nigdy. No okej, to jak rzucić? Sprawa jest banalnie prosta. Musisz z uśmiechem na twarzy i z mega pozytywnym nastawieniem zdecydować, że nie zapalisz już nigdy żadnego papierosa do końca życia. Ani jednego. Nic. Prawda jest taka, że jak ktoś po angielsku mówi, once a smoker, always a smoker. Jak jesteś palaczem, to jesteś palaczem na zawsze. Do końca życia będziesz się musiał pilnować, żeby nie zapalić papierosa. Brzmi to troszkę strasznie, ale nie jest takie straszne, jak to brzmi. Już tłumaczę. Ogólnie rzucić jest łatwo. Na początku. Szybko się można nauczyć nowych nawyków typu nie palę rano, nie palę w aucie, nie palę po jedzeniu i tak dalej, bo one się powielają i po prostu wydarzają się non-stop, codziennie, każdego jednego dnia. Ten nauk jest mega łatwo, wiesz, przerwać i wytworzyć nowy, bo to farmisz to każdego dnia, to się powiela. Tworzysz po prostu poniekąd nową codzienność. Gorzej jest, kiedy ogólnie dzieją się rzeczy, które twój mózg podświadomie kojarzy z fajką, ale nie są to rzeczy codzienne. Od takich standardowych, jak na przykład wyjście na browara raz w tygodniu, czy tam gdzieś do znajomych, do rzeczy, które dzieją się dużo rzadziej. Ale i tak twój mózg jest nauczony, że wtedy się pali, bo paliłeś przez tyle lat, dlatego twój mózg ci podpowie, kiedyś tam, wiesz, w przyszłości, że wtedy paliłeś. Ogólnie to oznacza, że do końca życia się będziesz musiał pilnować, żeby nie zapalić już nigdy papierosa. Tak, będziesz się musiał nauczyć, że jak idziesz na weekend, na wypad, na piwko, na grilla, wiesz, na spotkanie ze znajomymi, to nie palisz. To jest łatwe, bo to też poniekąd jest powielane raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, czy dwa, trzy razy w miesiącu. Nie palisz, zdecydowałeś, że już nigdy nie zapalisz, ale nauk to nauk i ochota na fajkę będzie z tobą do końca życia. W sensie takim, że na przykład jesteś na imprezie i ktoś cię... i wiesz, że nie palisz, wypiłeś już trochę, nie palisz, nie masz ochoty nawet zapalić, ale ktoś ci powie, ty stary, chodź zajarać. Albo ktoś ci w ogóle poczęstuje za fajką. I bezwarunkowo, przez to, że tyle lat paliłeś, bezwarunkowo poniekąd będziesz, faktycznie, ty. Twój mózg ci podpowie, że powinieneś teraz zapalić fajkę. I takich momentów musisz się wystrzegać. Nie chodzi mi o to, że musisz ich po prostu, wiesz, uciekać gdzieś, chować się po kątach na imprezie, tylko po prostu wtedy musisz się najbardziej pilnować. I nauczysz się z czasem, że wtedy odmawiasz fajkę, ale będzie to troszkę trudniejsze niż te rzeczy codzienne, jak na przykład niezapalenie po śniadaniu. Wiesz, ogólnie jak ktoś cię częstuje petem, odruchowo bierzesz peta, bo zawsze brałeś przez długie lata tego peta. To jest nawyk. Jeśli chodzi już mi, w ogóle wiesz, nie chodzi mi o to, że to jest nawyk palenia jako tako, tylko po prostu nawyk, że bierzesz fajkę na imprezie, jak cię ktoś częstuje. Teraz się musisz nauczyć, że tej fajki nie weźmiesz. I to jest też proste, bo tak jak mówię, że to się dość często wydarza. Ale na przykład w maju tego roku miałem ogólnie komunię. Nie paliłem wtedy już jakieś 7 miesięcy. Ja ogólnie do kościoła zbyt często nie chodzę, także to jest coś, co się nie powiela często. Ale jak chodziłem, no to standard, że po godzinie stania w kościele, po mszy, wychodziłeś z kościoła, jarałeś fajeczkę. I mimo iż nie paliłem stary 7 miesięcy w maju, i w ogóle mnie nie ciągnęło do fajki, wiesz, przez ten okres. Śmierdzi mi to do tej pory, odpycha i w ogóle ohyda, bla. Nawet po 7 miesiącach pierwszy raz się wydarzyło coś takiego, że w tym momencie zawsze paliłem, bo przez 7 miesięcy nie byłem w kościele, tak? Jak nie dłużej. Mój mózg po 7 miesiącach wciąż mi zasygnalizował, że oho, po mszy jest fajeczka, stary. Minęło 7 miechów, odkąd nie wsadziłem fajki do gęby, ale mój mózg wciąż pamiętał, że po mszy był standardowo pecik. Albo inny motyw, obczaj to. W tamtym miesiącu, może nawet niedawno, 2-3 tygodnie temu, ktoś zapytał mnie na ulicy, czy mam ognia, stary. I z 15-letniego przyzwyczajenia sięgnąłem do kieszeni.
sięgnąłem do kieszeni, mimo iż nie palę, stary, od roku już teraz. I właśnie to mam na myśli, mówiąc, że do końca życia będziesz się musiał pilnować, żeby nie zapalić. Bo pamiętaj, jedna fajka wystarczy, aby od nowa odbudować ten nauk łańcuch. On już zawsze będzie ci siedzieć w podświadomości, na zawsze, niestety. Jesteś palaczem, będziesz zawsze palaczem, dlatego musisz pamiętać, że nie palisz. Dlatego musisz z uśmiechem na twarzy i pozytywnym nastawieniem wiedzieć, że już nigdy nie zapalisz fajki. Zapal sobie tego papierosa, teraz wyrzuć resztę. Albo, nie wiem, dopal paczkę, nie dopalaj jej, jak chcesz. Jak zrobisz, tak będzie, to już zależy od ciebie. Ciężko jest cię zmusić poniekąd. Najlepsze jest to ogólnie, że kiedy wiesz, że to była twoja ostatnia fajka, ogarnie cię, stary, taka mega pozytywna euforia, jakbyś wyszedł z więzienia. Odzyskujesz wolność, szczęście, czujesz się niesamowicie, stary. Co ogólnie możesz uzyskać w zamian? Miliard rzeczy. Jest ich tak dużo, że nie zdążyłbym tego powiedzieć w rok. Centralnie, lista po prostu się nie kończy. Więcej kasy w portfelu, wiesz, kubki smakowe się odnowią, więcej energii na siłowni, czy też w dniu codziennym. Koniec w ogóle ze scharatanym gardłem, dziąsłami. Ale najważniejsze jest to, że odzyskasz wolność. Kajdany, które na tobie siedzą, że musisz zajarać, znikną. Poczujesz się jak nowonarodzona osoba. Ja jestem przeszczęśliwy bez fajki. I na ulicy na moment obecny żal mi poniekąd ludzi, którzy palą, bo teraz wiem, jak przykry i zniewalający jest to nauk. Polecam również z całego serca książkę Alan Carr Easy Way. Świetna książka, można znaleźć w PDF-ie na internecie, jak ktoś nie chce kupować w papierze. Ja kupiłem papier. Jest to zajebiście dobrze wytłumaczone, jak przestać palić, dlaczego palimy i jak z tego więzienia wyjść. Czytałem ją chyba ze 4 razy może i za każdym razem mi się udawało rzucić, na krócej lub dłużej, ale zawsze wracałem. Na moment obecny wiem, że już nigdy więcej nie zapalę, że ten moment oleśnienia nadszedł. Jestem mega szczęśliwy i mam nadzieję, że tobie się kiedyś też uda.